Wojtek Mirowski, właściciel firmy NG Polska. Nagrywamy z Piotrem jeden ze śmiesznych filmików, bo zaraz zrobię krok do tyłu i wyląduję w Jeziorku Czerniakowskim. A mówiąc zupełnie poważnie, spotkaliśmy się tutaj, żeby opowiedzieć trochę o nowościach, które firma NG przygotowała na rok 2016 i nadchodzącą rybomanię w Poznaniu. Tych nowości jest cała masa. Skupię się na tym, co najważniejsze, a mianowicie przełomie w firmie NG. Wprowadzamy pod marką 4S duży sprzęt karpiowy ze sztandarowym produktem, namiotem Hybryda System. Jest to namiot absolutnie innowatorski, jeśli chodzi o konstrukcję, wielkość, użyte materiały. Dorównuje najlepszym tego typu konstrukcjom w Europie, chociaż mówiąc zupełnie otwarcie, te największe firmy dopiero w tym roku zapowiadają, że wprowadzą coś takiego. Być może na rybomanii w Poznaniu będziemy pierwszymi, którzy taką nowość zaprezentują. Jest to pierwszy namiot Hybryda, dlatego że jest to połączenie typowej parasolki, może nie typowej, ale parasolki ze znanym już z Foxa systemem Supa System, czyli systemem parasolka bez wchodzącego między łopatki sztycy od parasolki, czyli dające dodatkową przestrzeń nad głową dla karpiarza i dodatkowo dokładaną ramą znaną z namiotów typu Cabrio. Daje to dodatkową przestrzeń, w której można pomieścić z łatwością dwa łóżka pełnowymiarowe, czyli taki dwuosobowy mini albo półtorówka dla wędkarza, który zmieści siebie z łóżkiem i z dodatkowymi bagażami. Namiot rozkładany szybko, bo parasolka to wiadomo, to jest na klik, na jeden klik. Dodatkowo przednia rama mocowana do tej konstrukcji w innowacyjny sposób, a mianowicie na zatrzaski, na klik. Czyli to są tak naprawdę kilka ruchów, żeby ten namiot postawić. Dodatkowo namiot ten ma wszystkie możliwe funkcje wentylacyjne, czyli odkrywany tył z trzema segmentami mesza, odsuwany cały przedni panel. Panel przedni na wszelkie możliwe sposoby. Z siatką mesh, z przezroczystym dopinanym oknem, szybko demontowalny panel w razie potrzeby uzyskania dodatkowej przestrzeni, czy zrobienia jakiegoś spotkania z kolegami. Robi się to szybko, sprawnie. Tkanina użyta w tym namiocie jest również niespotykana, dlatego że w większości konstrukcji stosuje się w tej chwili 5000 mm słupa wody, odporność na działanie wody. Natomiast poszliśmy w kierunku braku zupełnych kompromisów, jeśli chodzi o jakość. Jest to 10 tysięcy milimetrów słupa wody. Oprócz tego namiotu, którego zdjęcia oglądaliśmy, jest w fazie zatwierdzania drugi namiot, namiot Hydroshell. Typowa konstrukcja Cabrio, namiot typowo dwuosobowy, ten sam materiał, wszystkie funkcje potrzebne karpiarzowi, szybko rozkładalność, wzmocniona podłoga włóknami, dodatkowymi włóknami, podłoga antypoślizgowa, wszystko to, co wynika z praktyki, jest w tych konstrukcjach zastosowane. Wynika ono z wieloletniej praktyki ludzi, którzy nad tą konstrukcją pracowali, czyli zwycięzców WCC z 2006, Jarka Puchockiego, Mariusza Ciacha, mnie, mojego brata. I trzecim produktem, który zamierzam wprowadzić też na targach, są to serie ekskluzywnych wędek ręcznie robionych pod marką już For Success. Co do szczegółów, myślę, że więcej na rybomanii, ale będą to wędki 10, 12 i 13 FT o typowych krzywych ugięcia. W absolutnie każdym możliwym rodzaju zbrojenia, dlatego że wędki są robione ręcznie, będą i z uchwytami aluminiowymi Alpsa, i z uchwytami Fuji, z przerodkami Fuji, ze zwykłymi przerodkami typu SIG. Natomiast będą zbrojone na kilkanaście możliwych sposobów. Myślę, że kilkadziesiąt tych egzemplarzy pokażemy na rybomanii. Na sprawdzonych blankach stosowanych w topowych konstrukcjach tego typu na świecie. Nie będę wymieniał marek, żeby przypadkiem nikogo nie reklamować. Zobaczycie moje wędki, zobaczycie ich akcje, zobaczycie ich trwałość przede wszystkim za tą jakość, cenę, którą zrobimy dla polskiego karpiarza. Z mniejszych rzeczy, może nie mniejszych, ale równie ważnych, wspomnę tylko, że wiele nowości z PB. Mam nadzieję, że uda się zaprosić RD'ego Welcampa, który reklamuje tą firmę, będzie możliwość do spotkania, wymiany doświadczeń. Jest to też jakaś wartość dodana, pokazująca, że najwięksi współpracują z firmą PB. Jest to w tej chwili najbardziej innowacyjna
innowacyjna firma, jeśli chodzi o akcesoria. Drugą nową firmą jest Boiliman.pl, to jest druga moja marka, jeśli chodzi o przynęty. Jest to marka stworzona z zamysłem bardzo dobrej jakości za niską cenę. Próbki już macie w internecie. Będzie to szokująca cena, będziemy mieć kilka palet, żebyście mogli spróbować od razu na targach, zakupić i testować od przyszłego roku. Będą to typowe smaki, jeśli chodzi o kulki, będą orzechy, tygrysie, wszystko w cenie poniżej 10 zł za kilogram, tak żeby uchylić rąbka tajemnicy. Jakość doskonała dla polskiego karpiarza, eliminujemy pośredników, jesteśmy bezpośrednim producentem, stąd te ceny za doskonałą w sumie jakość. Oprócz karpiowych produktów wprowadzamy co najmniej dwie marki spinningowe. Jedną to na pewno Rosemeyer, jest to jeden z liderów produkcji woblerów i zestawów końcowych. Fantastyczna firma, też próbki mamy już w necie na mojej stronie ngpolska.pl. Drugą firmą będzie firma, której nazwy jeszcze nie chcę zdradzać, ale to będą również wszystkie gumowe przynęty. Też potężna firma, tym razem ze wschodu Europy. Jak jeszcze nie zapraszałem, a pewnie zapraszałem, to zapraszam jeszcze raz na stronę ngpolska.pl lub .com i na Rybomanie 2016, gdzie jesteśmy więksi niż kiedykolwiek.